wiecie co? Chciałem nagrać filmik, jak to standardowo bywa. Dzień dobry, cześć. Wiecie co? Chciałem nagrać filmik, jak to standardowo bywa. Oczywiście wieje wiatr, no bo musi. Zastanawiałem się, czy go nagrać. Już miałem ułożony plan, jak go nagrać, co punkt po punkcie, co opowiadać i tak dalej, ale nagram go na spontanie. Proste jest przesłanie, zatem do rzeczy. Każdy z nas, jako dziecko, ma jakieś marzenia. Zazwyczaj chłopcy marzą o samochodach. Ja też miałem takie marzenia. Jednym był Mercedes 560 SEC, czyli SEC, a drugim było Porsche 928. Zbierałem wszystko na temat tego auta. Nawet wam pokażę model, przywiozłem z Republiki Federalnej Niemiec, czyli RFN, bo nie wszyscy wiedzą, młodsi zwłaszcza, że było DDR i RFN, czyli Deutsche Demokratische Republik, Republika Federalna Niemiec. Więc taki oto model przywiozłem z Republiki Federalnej Niemiec, który ze mną spał, jeździł, bawił się w piaskownicy i tak dalej. I było to właśnie Porsche 928. Jako że żyliśmy w krajach demoludów, gdzie były samochody takie jak małe Fiaty, duże Fiaty, wcześniej Warszawy, Zastawy, Żuki, Nysy, Skody, to rzadko kiedy spotykało się zachodni samochód i jeżeli się go spotykało na ulicy w tamtych czasach, no to już coś znaczyło, tak? W tamtych też latach poprosiłem ciocię, żeby napisała za mnie list do przedstawiciela Porsche w zachodnich Niemczech, tak? Oczywiście nie liczyłem, że cokolwiek do mnie przyjdzie i jakie zdziwienie moje było, kiedy po dwóch czy trzech miesiącach przyszła do mnie duża koperta. Oczywiście prawdopodobnie kilka razy była otwierana i zobaczcie, co przyszło. Nawet mamy 82 rok. Przyszły katalogi Porsche'a 928 z cennikami, z prospektami. Tak jak widać na załączonych obrazkach. W tamtych latach jakikolwiek katalog dorwać, kolorowy, graniczyło z cudem. Uwierzcie mi, że żeby oglądać te prospekty, to nasze całe podwórko umawiało się, którego dnia, który kumpel bierze, żeby oglądać wieczorami to ze swoją rodziną. Kiedyś żeśmy doceniali rzeczy. Nawet mandarynki były tylko na święta. A teraz, co się dzieje? Wszystkiego jest przesyt. I tak właśnie to wyglądało. I po tylu latach, właśnie do czego zmierzam w tym filmie. Przesłanie jest bardzo proste, ponieważ po tylu latach marzenia się spełniają. Popatrzcie, oto stoi za mną Porsche 928S, 310 koni mechanicznych, rocznik 83. Więc zabrzmi to banalnie, ale warto dążyć do swoich marzeń i one się ziszczą. Zatem zapraszam do środka. Poza tym w roku 83 dużo ciekawych rzeczy się zdarzyło. Na przykład Michael Jackson płytą Thriller pobił sprzedaż jakąkolwiek, tak? Bo sprzedała się w największej ilości egzemplarzy. Tak samo powstały chyba Gwiezdne Wojny, Powrót Jedi. Chyba tak, że Poszukiwacze Zaginionej Arki albo inny odcinek z Indianą Jonesem. Bardzo dużo rzeczy stało się w tamtym roku. I jeszcze jedna ciekawostka. Tak samo z tego roku mam tą kasetkę, którą dostałem razem z Walkmanem w zachodnich Niemczech, który się nazywał Alba i jeszcze miałem takie słuchawki z czerwonymi, nie, z pomarańczowymi gąbkami, gdzie chodziłem w koło jakiegoś zbiornika wodnego, nie pamiętam nawet jakiego, i słuchałem tej kasety. Zatem spełniajcie marzenia. To jest moje przesłanie. Kasetka. Rozwiązanie. Ale ściszę. Zatem
D jak do przodu, drzwi jak drzwi, jazda. Jeszcze światełka. Pozdrawiam.